te zawody zdefiniują mnie jako prawdziwego sportowca. Siemano wszystkim, jak sami widzicie, w końcu jest Gamer. Wspierający zadali pytania do Gamera już jakieś 2 miesiące temu, ale mimo tego, że mieszkamy w sumie obok siebie, to dosyć ciężko było złapać Gamera, bo ciągle coś, ciągle gdzieś i to nie było po prostu na to czasu, ale w końcu jest. Siema Gamer. Siemanko Borys. Udajmy, że się witamy po raz pierwszy. Witam wszystkich serdecznie. Też długo czekałem na ten wywiad, ale jestem w końcu. Jest początek tygodnia, jesteśmy właśnie po jednym treningu i w końcu można pogadać. Przejdźmy od razu do rzeczy. Od razu zadam pytanie od Adriano11. Jak się czułeś po zejściu do 6-6? Bo jak wiecie, ostatnia walka Gamera była właśnie w tej kategorii. Coś nowego. No był to bardzo ciężki etap dla mnie. No 6-6 mogę powiedzieć, że raz jedyny w życiu chyba zrobiłem. Bo przechodziłem go najciężej jak tylko możliwe. Robiłem z 5 miesięcy tą wagę. Końcówka była bardzo ciężka, dramatyczna wręcz. Ale na szczęście dzięki Skibie, dzięki wszystkim suplementom Iron Horse Body Chef udało mi się pozbierać, udało mi się dojść do siebie. Zawalczyłem tą walkę, nie wyszło na źle, bo przewalczyłem dystans 5 razy 5 minut, gdzie jest to ciężki dystans, wystarczyło mi tego prądu. Tutaj ukłony dla Michała z All Stars Athletics, bo on naprawdę mnie dobrze przygotował. Ale ostatni raz naprawdę, bo bardzo mnie to zmęczyło. Bardzo dużo zdrowia mi to zabrało, czuję. No nic fajnego generalnie. Bo ja pamiętam, jak się poznaliśmy z Gamerem, to on już wtedy mi mówił, że tak naprawdę chce się bić w 7-7, bo już go męczy właśnie to robienie tej wagi w zapasach. Na samym początku. Na samym początku naszej kariery. On tego dosyć, tak, on już nie chce być chudy i mały i w ogóle. Tak, dokładnie tak. Na 7-7 już mu się nie chce robić tej wagi, a tu się okazało, że od razu jest 7 dych, było cały czas, a teraz jeszcze na 6-6. Jeszcze 6. No nie ma co ukrywać, też początki były takie, że się odbijałem podwójnie od ciebie jako na 7-7, więc to też mi dało do myślenia, żeby na 70 zejść. Ale prawda jest też taka, że ja tyle na co dzień ważę, z 80 kilo, więc to jest za mało na 7-7, za dużo stanowczo na 6-6, jakby nie było, nie? No nie, stanowczo za dużo, w szczególności, że widziałem, jak generalnie Gamer dobrze wyglądał na treningu, ale jeśli chodzi o takie wizualne, takie w ogóle takie codzienne jakby nastawienie do samego życia, to było takie, wiecie, nie? Takie nie bardzo. No i to mnie zmęczyło mocno, nie ma co ukrywać. No ale dobra, przechodzimy do następnego pytania od Walus. Która walka w karierze była najtrudniejsza? Wiesz co, od początku mojej kariery w sumie wszystkie walki były dość ciężkie. Jedne mniej, drugie bardziej. Ale wydaje mi się, że jedna z tych najcięższych, takich dramatycznych była z Normanem Parker. Pierwsza ta na Stadionie Narodowym. Tam, no byłem kiepsko przygotowany, nie ma co ukrywać, nie robiłem w ogóle siły, wytrzymałości. Myślałem, że na zwykłej technice i na sprycie będę wygrywał wszystkie walki i on mnie szybko zweryfikował. Aczkolwiek super, że wygrałem tę walkę niejednogłośnie, sędziowie widzieli małe punkciki po mojej stronie, ja też je oczywiście widzę teraz, bo była przewaga zadanych ciosów. Wygrałem to, bardzo mi dużo dało do myślenia. I dużo zmieniłem od tamtej pory, więc ta Norman numer 1 była najcięższa, bo numer 2 walka już zupełnie inaczej wyglądała. I tak teraz jak sobie myślę, to w sumie chyba Barnui byłby na drugim miejscu? Tak, Barnui też była ciężka, bo tam od pierwszej minuty już był kocioł. Pamiętam po pierwszej rundzie, jak zszedłem na narożnika, sam byłeś w ciężkim szoku, na jakim tempie jest ta walka. Ale na szczęście tam były tylko 3 rundy, udało się ją utrzymać i wygrać. No i teraz nie ma co, no Barnui wygrał turniej o $1 000 000 w Azji i teraz się bije jeszcze z mistrzem kategorii, nie? Także naprawdę pięknie leci. Trzymam za niego kciuki. Że Barnui zgarnął $1 000 000. No, dolców, nie? Razy 4. To jest ciekawe. Ciekawe, jak to jest zgarnąć $1 000 000 za walkę. No, fajnie by było kiedyś to zdobyć. Ale jak już teraz gadamy o tych swoich poprzednich walkach, to może pomyślmy trochę o przyszłości, dlatego zadam Ci pytanie teraz od Arcza 123. Z kim chciałbyś się zmierzyć najbardziej na świecie? Wiesz co, sam nie wiem już teraz, kim chciałbym się zmierzyć. Generalnie jestem zmęczony już tym rywalizacją, ciągłą presją bycia na szczycie.
Ciągle wiesz, ten rekord niepokonany, ludzie się pytają, kiedy przegrasz, kiedy wygrasz, jak to będzie. No właśnie, bo Gamer jest niepokonany. To wiesz, jest mistrzem dwóch kategorii, idź tym, idź tamtym, tego się boisz, do tego nie wyjdziesz, mam już dość trochę tego. Chciałbym sobie trochę życie unormować, ciągły ten pęd w rodzinie, wiesz, to moje życie podporządkowane jest sportowi. Sam wiesz zresztą, no sam trenujesz, sam wiesz, jak to męczy. Ale chciałbym trochę oddechu złapać, chciałbym unormować, chciałbym powiększyć rodzinę. Ale to co? To ty... Znaczy powiększyć rodzinę, wiesz, no ustatkować, no mało czasu spędzam z Anastazją na przykład, mało czasu spędzam z Agatką. Znaczy to wiem, że szczególnie te wyloty gdzieś tam. Te wyloty co chwilę to... no i gruby, no prawda jest taka, że zwakowałem dwa pasy w Federacji KSW. Mój kontrakt się skończył, bardzo w tym momencie chciałbym podziękować właścicielom. A kto wie, że zwakowałeś te pasy? No wiedzą, póki co wie tylko Federacja. I wiem to ja i teraz wiesz ty. Bo no właśnie Gamer mówi, że dzisiaj ma coś mi do przekazania, ale przed treningiem mi to powiedział, ale i bez kitu właśnie mi to gada, także... wytrąciłem mi to trochę z równowagi. Dobra, tak? inaczej. Nie ogarniam od początku. No prawda jest taka, że po walce z Kojkę skończył się mój kontrakt. Miałem wiele spotkań z włodarzami. Gdzieś tam chcieliśmy dojść, żeby nasze drogi dalej szły ponownie. Lecz no nie mogliśmy się dogadać na pewnym etapie. Ja też jestem zmęczony, chciałbym odpocząć. Chciałbym się zająć też, to znaczy mój menadżer otwiera szkółkę dla młodzieży z trudnym wychowaniem, dla takich tych. Chciałbym się zająć troszkę pomocą dla nich, promocją w tym. Może na studia, mam 2 lata ukończonego ratownictwa medycznego, chciałbym w końcu to dopiąć, skończyć, mojej mamie to zależy. I znaleźliśmy się w takim miejscu, że moje argumenty pogodzili i zrozumieli włodarze Federacji KSW. Przybili się do tego i w tym momencie chciałbym im podziękować za te 6 lat naszej wspólnej kariery, bo bardzo wiele im zawdzięczam. Jestem niepokonanym zawodnikiem, najlepszym w Europie, miałem 2 pasy, ale wydaje mi się, że w tym momencie czas powiedzieć sobie dość, przerwa, odpocząć generalnie. A nie ukrywam, że ten głód nie wróci za chwilę, nie? Bo to ja jestem sportowcem. I jak wróci, to na pewno chciałbym z powrotem zapukać do Federacji KSW, u nich zawalczyć, no bo myślę, że tak by było i myślę, że oni z powrotem odłożą dla mnie te drzwi, lecz w tym momencie nasza współpraca, mój kontrakt jest skończony i nasza współpraca jest zakończona. Stop. Przepraszam was wszystkich, po raz pierwszy w życiu musiałem na chwilę przerwać wywiad, po prostu musieliśmy sobie coś tam pogadać i kontynuujemy ten wyjątkowy wywiad, jak się okazało. Nie no, sam się skoczyłem też, powiem ci, bo to wiesz, że dojdzie teraz do szerszego grona fanów, też mi jest się ciężko rozstawać tym, bo to wiesz, no jednak część życia mojego spędziłem tam, no ale w pewnym momencie no już przychodzi taki kolej rzeczy. Dobra, siuma z głową, także lecimy dalej, ale dobra, no to już zostawmy, z kim chciałbyś się zmierzyć najbardziej, ale no dopiero co zakwalifikowałeś się na DCC światowe. No właśnie, to jest współzawodnictwo amatorskie generalnie i te zawody zdefiniują mnie jako prawdziwego sportowca w sportach chwytanych w parterze. To mi może pokazać, w którym miejscu jestem i w którym mogę być na dobrą sprawę, więc na tym chciałbym się skupić. Te finały są pod koniec września, więc praktycznie teraz tylko będę robił zapasy, parter. Będę ciągnął to do tego. Będę miał więcej czasu, bo odejdzie mi stójka, odejdzie mi łączenie tych wszystkich płaszczyzn, odejdzie mi MMA, więc będę miał więcej czasu, żeby pogodzenie czasu z rodziną, zająć trochę może jakaś, może te studia właśnie, ten ośrodek dla trudnej młodzieży, promocją w tym, wiesz, także no, będę miał trochę obowiązków. A do tego zapasy i parter będę szlifował, zostały tam 4 miesiące. Powiedzmy, że trochę lajtowiej się po prostu trenuje. No dużo lajtowiej, no wiesz, no jak trenujemy MMA, no to jest i stójka, i zapasy, i parter, i łączenie tego, i siła jeszcze, a tak wiesz, będę miał tylko 2 płaszczyzny, zapasy i parter. Na jednym treningu sobie to połączę, więc wiesz, dużo czasu mi odejdzie. No i myślę, że wiesz, po wygranej w Kalifornii można to fajnie uczcić, nie? No tak, i wiesz jak to, no i to minie pół roku, no i myślę, że w tym roku, w tym przestrzeni tego czasu coś się wyklaruje. Wiesz, odpocznę sobie od tego MMA, nabiorę tego głodu i mam nadzieję, że wtedy coś się wyklaruje, a jak nie, to trudno. Jak to zawsze lubię mówić, czas pokaże. Po prostu. Tak jest. Jakieś pytanka mamy jeszcze?
To akurat dobre pytanie teraz wjechało do tego klimatu. Pytanie od Adi Tlalka. Nie wiem, czy dobrze to zapisałem. Adi Halka pewnie. Kiedy doczekamy się Gamrot TV wobec tego? Tego nikt nie wie, najstarsi górale. Bo może być tak, że będzie zaraz. A może być tak, że po Kalifornii dopiero i po jakimś dłuższym czasie, więc... Ale na pewno będzie. Chociaż patrzę na te plany twoje teraz z tym swoim menadżerem, o tym ośrodku, o tym wszystkim, to myślę, że na razie warto się skupić jednak na tym. Ale nie ukrywam, kiedyś w przyszłości chciałbym mieć może taki kanał, żeby mieć bardziej większy kontakt z fanami, z ludźmi dookoła. Bo widzę na ciebie po prostu, jak ty sobie z tym działasz, z tym sobie lecisz i widzę, jaki to obopólny jest efekt pozytywny. Więc w przyszłości myślę, że na pewno... W szczególności pozdrowienia dla ekipy wspierających, bo tam naprawdę mam dobrych ludzi. No właśnie, jakbym miał też taką ekipę wspierających, to będę się cieszył, ale spokojnie, myślę, w swoim czasie. Ogólnie mam tu jeszcze dwa pytania, ale trochę są nie na miejscu ogólnie, dlatego po prostu was pozdrowię. Pozdrawiamy Karol Maciaszek i pozdrawiam Kukulkan, bo... Chyba nie ma sensu po prostu jej zadawać, bo myślę, że wywiad był wystarczająco mocny. Poczekajmy do kolejnych 5 pytań do Gamera za jakiś czas. No, chyba tak. Kolejną chyba serię tak. Na pewno puścimy. Puścimy następną serię, tymczasem chyba zostawmy to. Zostawmy to po prostu, bo to jest dziwny wywiad. I myślę, że tak to puśćmy. Jest szczery generalnie, jest szczery, bo nikt o tym nie wiedział wcześniej, wiedzieli tylko włodarze KSW. Wiedziałem to ja, wiedział to mój menadżer, wiedziała to moja rodzina. I teraz wiesz o tym ty i za chwilę dowiecie się wy wszyscy, bo nie wiem, jak mu to nawet ująć. No, także zostawmy to, po prostu zostawmy to, ja tymczasem... Nic, nieważne, dobra, zostawmy. Naprawdę, siemano, do następnego razu. Siemanko.